Grupa turystów w ciągu pierwszej godziny marszu pokonała pewien odcinek trasy. W każdej następnej godzinie pokonywany dystans był o pół kilometra krótszy od dystansu pokonanego w poprzedniej godzinie. W ciągu pierwszych pięciu godzin marszu turyści przeszli łącznie 17,5 kilometra trasy. Dokoncz zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Odcinek trasy, który turyści przeszli w pierwszej godzinie marszu, miał długość. Mamy wybrać jedną z pięciu odpowiedzi. Oznaczmy literą X odcinek trasy pokonany w pierwszej godzinie. Możemy zapisać to krócej. W ciągu jednej godziny turyści pokonali odcinek X. W drugiej godzinie turyści pokonali odcinek o pół kilometra krótszy niż w godzinie pierwszej, czyli X 5. W trzeciej godzinie turyści pokonali odcinek o pół kilometra krótszy niż w drugiej godzinie, czyli x 1. W czwartej godzinie turyści pokonali odcinek o pół kilometra krótszy niż w trzeciej godzinie, czyli x minus 1,5. W piątej godzinie turyści pokonali odcinek o pół kilometra krótszy niż w czwartej godzinie, czyli x 2. W ciągu pięciu godzin turyści pokonali 17,5 kilometra trasy. Jak widzisz przy obliczeniach pominąłem jednostki. Jeżeli dodamy do siebie długości wszystkich odcinków trasy, otrzymamy 5x minus 5. Teraz rozwiążemy takie równanie. Do obu stron tego równania dodajemy najpierw liczbę 5. Otrzymujemy 22,5 równa się 5x. Teraz obie strony tego równania dzielimy przez 5. Otrzymujemy, że x równa się 4,5. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź e. Odcinek trasy, który turyści przeszli w pierwszej godzinie marszu miał długość 4,5 km. Po więcej zadań z treścią zajrzyj na stronę internetową Pistacja TV.